nieugięte, przetrwały śmierć, świadkowie zbrodni. Z głębin wychodzą na powierzchnię. Jedyny pomnik na jej grobie. Są, aby świadczyć, Bóg policzy. I ulituje się nad nimi. Lecz jak zmartwychwstać mają ciałem, gdy są lepką cząstką ziemi? Przeleciał ptak, przepływa obok. Upada liść, kiełkuje się las. I cisza jest na wysokościach. I dymi mgło katyński las. Tylko guziki nieugięte, potężny głos zamilkłych chórów. Tylko guziki nieugięte, guziki płaszczu i mundur. Wiersz guziki z drugiego Herberta jest epitafium ofiarą Katynia. Poeta w wierszu nie ocenia faktów historycznych, zwraca uwagę na zapomnienia, milczenia, dopominanie się metalowych guzików o pamięć, grób, krzyż i sprawiedliwość. Przeżyte chwile nie giną, nie wiemy kiedy wypłyną z dalekiej przyszłości. By nałożyć się na to, co przeżywamy obecnie. Guziki wiedzą, co się stało, ale nie potrafią mówić, dlatego nie wyjawią prawdy. Pomordowani nie mieli grobów, które miały ich upamiętniać. Służyły więc temu guziki. Są świadkami naocznymi. Oficerowie nie mogą zmartwychwstać ciała, pozostaną po nich jedynie kości. Reszta zmieszała się z glebą. Codzienność, jak gdyby nigdy nic. Przeleciał nieświadomy niczego ptak. Nie znaczy to, że nikt o nich nie pamięta. Nic nie wskazuje na okrutne wydarzenia, które miały miejsce w Katyniu. Mogły być potężnym głosem. Chciały krzyczeć wszystko, co widziały, ale nie mogą. Ludzie w czasach obecnych mogą mówić, ale nie chcą. Oficerowie, którzy również znali prawdę, zamilkli na wieki. Jedyne, co przetrwało, to guziki, które i tak nie mogą nic powiedzieć.